100 lat Disneya, na takiej imprezie dzisiaj jesteśmy, ale ja muszę cię zapytać, o twoja twarz brzmi znajomo. No dlaczego? Bo mnie interesuje, czy już tam się rozkręciłeś na tym planie, czy już możesz powiedzieć, no czuję się jak w domu. Ej, no już chyba widać, że absolutnie się rozkręciłem po pierwszych kilku odcinkach. Tego wręcz widzimy kilka odcinków wstecz, ty już wiesz o wiele więcej. Tak, ja już wiem o wiele więcej, ale już nawet w tych, co widać, już stoję mocno na scenie programu, także jest wszystko w porządku. Bardzo się lubimy, wspieramy, jest ekstra, no. Te dwa pierwsze odcinki szczególnie wywołały dużo emocji, ponieważ wygrał oba Krzysztof Ibisz, według mnie zasłużenie. A co ty sądzisz na ten temat? No bo internauci pisali i pisali. Internauci zawsze piszą i piszą. Mamy taką w ogóle polską tradycję, że musimy napisać źle albo w ogóle. Nie, że dobrze albo w ogóle, tylko źle albo w ogóle, więc no, jak trzeba napisać źle, no to się wybiera jakąś dowolną historię. W tym przypadku Krzysztofa Ibisza, który zrobił piosenkę, która wyszła daleko poza program. Do dzisiaj słychać jej echo. Nie wiem, czy można zrobić coś więcej z utworem w programie, takim jak twoja twarz brzmi znajomo, więcej niż to, co zrobił Krzysztof. Chyba się nie da, nie wiem. To, moim zdaniem, to jest jakiś rekord tego programu. Jak wiele osób wiraluje ten numer, który zrobił Krzysztof. Mówimy o tym samym Werka Serduszkowa, nie, tak, eurowizyjny, tak, tak. Który stał się zresztą dzięki Krzysztofowi teraz TikTokiem. Oczywiście. Myślę, że największym pechem dla Wierki jest to, że była tydzień przed emisją naszego programu, jakby była tydzień po... Zresztą dzisiaj mogłaby mieć całą trasę spokojnie po naszym kraju dzięki Krzysztofowi, więc wygrał jak najbardziej zasłużenie i to jest jakieś... Nie wiem skąd te kontrowersje, no ale rozumiem, że... Czasami musimy, bo się udusimy. Którzy muszą i piszcie sobie, od tego jest internet, przyjmie wszystko.